Słuchajcie, szukamy żmij. Gdzie są żmije? Polskie żmije zygzakowate. Ale tutaj amerykańska żmija. Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku. Cześć Marcin! Cześć, siemanko! Hej. Słuchaj, co to jest w ogóle za fura? Musimy ją zaparkować i pokazać widzom programu High Five. To jest 96 rocznik Dodge Viper GTS 80 V10. To jest na przód koni 660 km. Czemu nie wysiadasz? Bo mi to dobrze. Wysiadaj i opowiemy o tym samochodzie. Dobra, słuchaj, Viper jest w tej chwili trochę zimny. Mam propozycję, może pojedziemy kawałek za miasto, on się trochę nagrzeje. Ja ci pokażę, co to auto potrafi i wtedy sobie opowiem. Pokażesz, co to auto potrafi, ty mnie przekonałeś. Kupiłeś mnie już dzisiaj. Dobrze, jedziemy za tobą. Jak to się prezentuje w ogóle? Zobaczcie, zobacz, co to jest za maszyna. 8 litrów żmii z Ameryki to jest coś, co każdy fan motoryzacji doceni. Ja to doceniłem oczywiście już kilka lat temu, ale to, co tu widzimy... Chodźcie bliżej, poznajmy Marcina i zobaczmy, kim jest człowiek, który zdecydował się popowiedzieć coś takiego bezmyślnego, w cudzysłowie, że aż kupił taką żmiję. Bezmyślnego, w cudzysłowie, z tego względu, że to jest najlepsze, co mógł zrobić, moim zdaniem. Ale wiele osób się z tym nie zgadza, no bo to auto jest mało ekonomiczne, zrywa trakcję tak, że nie da się tym jeździć prosto, albo po prostu ciężko jest prosto jeździć. Ten samochód nie ma żadnych systemów, tych samochodów jest bardzo mało, części do tych aut są nieziemsko drogie. A mimo wszystko gość kupił to auto. Dlaczego? Ja wiem dlaczego. Ale zapytajmy Marcina, chodźcie. Jeszcze raz Marcin. Jeszcze raz, cześć. Cześć. Przejdźmy może sobie przed twój samochód. Do kamery mówiłem, pewnie nie słyszałeś tego, bo prowadziłeś auto, że ten samochód to jest totalny fenomen i auto, którego no, nie kupuje pierwszy lepszy człowiek. W tym sensie, że trzeba docenić, jak bezpardonowe to auto jest i polubić ten samochód, czy pokochać może. Jak jest w twoim przypadku? To jest najciekawsze, co dla mnie. Ja kocham właściwie wszystkie samochody sportowe, mniej lub bardziej. Vipera kocham bardzo. Jest to chyba samochód z moich wszystkich aut, który daje największą frajdę, pomimo tego, że jest bardzo prosty konstrukcyjnie. Stylistyka może nie każdemu się podoba, ale na pewno jest szokująca. No, to jest auto, które jak zobaczyłem na plakacie jeszcze tą wersję RT10, którą ty masz, zawsze chciałem go mieć. No, po pewnym czasie udało się to marzenie spełnić, także bardzo go lubię i to jest naprawdę wyjątkowe auto. Podsumowując, w tym aucie nie chodzi o to, żeby coś było opłacalne, tylko żeby po prostu w sercu zaistniało. Nie. On jest kompletnie nieopłacalny pod względem eksploatacji. On pali bardzo dużo, to jest 8-litrowy silnik V10, więc to musi wziąć. Natomiast jeżeli chodzi o wartość inwestycyjną, bo to też warto powiedzieć, te samochody w tym momencie bardzo podrożały. On jest w tej chwili wart 2 razy więcej niż te pieniądze, za które go kupiłem 3 lata temu. Także to jest auto, które zyskuje bardzo na wartości. Jeżeli ktoś kolekcjonuje samochody, to jest naprawdę coś wartego uwagi. Pierwsza z rzeczy, wywnioskowałem z twojej wypowiedzi, że od 3 lat masz ten samochód. Tak. Druga sprawa, podwójnie na wartości zyskał. Chcesz zdradzić, za ile go kupiłeś? To znaczy tak, ja go kupiłem lekko uszkodzonego, on kosztował w granicach 25 tysięcy dolarów ze Stanów. Teraz, jeżeli chcesz kupić GTS-a, no to musisz szykować 80 tysięcy euro minimum. Wiadomo, że są samochody uszkodzone też i tak dalej, ale jeżeli chcesz go kupić w takim stanie, no bo jeszcze muszę powiedzieć, że on był bardzo delikatnie uszkodzony. Właśnie zastanawiam się, gdzie on ma uszkodzenie, bo nawet maska jest pięknie spasowana, to z tyłu? Nie, on był lekko przodem uderzony, był pęknięty zderzak, pęknięta maska i niestety zbity reflektor przedni. To jest jedna z najdroższych części, ponieważ ich nie ma. Podejście, moi drodzy, zobaczcie, jak to wygląda z bliska, bo jak rozmawiamy o tym, to warto też pochylić się nad tym tematem. Dlaczego chciałem przybliżyć widzom ten temat? Ponieważ po pierwsze powiedziałeś o braku dostępności tych części, po drugie wskazałeś maskę. Czy ty wymieniałeś na nową maskę? Nie, ona była naprawiana, jak widać bardzo dobrze. No to szacun, naprawdę. Tak, ona też nie była bardzo poważnie uszkodzona, ale to jest bardzo drogi element, trudno dostępny. Natomiast, no, tak jak powiedziałem, najgorsze są przednie światła, ponieważ ich nigdzie nie ma, są nieprodukowane. Nawet chodzi taki mit pomiędzy ludźmi, którzy interesują się Viperami, że jak kupisz Vipera, który ma rozbite światła, to możesz go na części sprzedać, bo komplet przednich lamp potrafi kosztować 5 tysięcy dolarów. Właściwie to jest już spekulacja. To po prostu ci ludzie, którzy to mają, nawet jest taki żart, że to jest plan na emeryturę, mam światła od Vipera. Tak, także no mi się udało zdobyć. Może wspomnę osobę, która mi pomogła. To jest człowiek, który nazywa się Daniel Kadar. To jest Węgier, który pracuje w Dubaju, w Ferrari World. Też ma Vipera. Myśmy się poznali na facebookowej grupie Vipera. On po prostu pomógł mi z tymi światłami naprawdę za niewygórowaną cenę, także tutaj
chciałem o nim wspomnieć, bo to jest bardzo fajny gość, właściwie już mój przyjaciel teraz. Super, także. Mam nadzieję, że będzie też moim przyjacielem. Jeżeli... No, mam nadzieję, że nie będziesz musiał rozbijać, nie będziesz musiał szukać reflektorów, ale tak, no jeżeli chodzi o to, to naprawdę bardzo pomógł, tak żeby z niego na pewno ta renowacja trwałaby dłużej. Dobrze mieć takie znajomości. Czyli podsumowując, taki pierwszy wątek z wielu, który chciałem przedstawić widzom. Auto trzeba mieć w swoim sercu rozkochane po prostu, ale z tego co słyszę, no to rzeczywiście, no i ja też potwierdzę, nie ma co tu w kurtuazję popadać, że ja się nie znam na kwotach Vipera, bo rzeczywiście, no wiem z czym to się je, ja mam bezwypadkowe auto w takim powiedzmy też kolekcjonerskim stanie. Pięknym stanie. To auto jak bezwypadkowe wygląda, więc naprawdę ktokolwiek ci to robił, postarał się, ale jednak taką klamrą, żeby spiąć pierwszą scenę, którą chcę przedstawić widzom programu High Five, rzeczywiście niech te słowa Marcina i te dopełniające moje pokażą wam, że naprawdę z tym autem ciężko polemizować, jeśli chodzi o kwestie cen czy czegokolwiek w zasadzie. To auto trzeba po prostu kochać. Ale to, co powiedziałeś właśnie przez 3 lata, jeżeli podwoił swoją wartość, zakładając, że teraz około 300 tysięcy złotych może być warty w górę, to fajny wątek nam otwiera na to pole inwestycyjne. Tak podkreślę jeszcze, że lekko ponad 25 tysięcy Viperów w ogóle na świat zostało wyprodukowanych, a w twoim roku, w 96 roku tej wersji GTS powstało 1166 sztuk, jeżeli czegoś nie przekręciłem, ale takie dane są podawane, także naprawdę bardzo mało. W tym kolorze Viper Blue jeszcze mniej. No tak nieskromnie powiem, że to jest mój ulubiony kolor. Uważam, że wygląda najlepiej GTS w tym kolorze z tymi pasami. Jest bardzo charakterystyczny. Tak, to jest taki jego kolor, no taki lounge kolor, tak, w którym samochody flagowiec. Są tak prezentowane, także ich było jeszcze mniej. No to są rzadkie samochody, naprawdę. No i co ciekawe, z tych 25 tysięcy egzemplarzy, czy lekko ponad 1000 egzemplarzy z twojego rocznika, zakładam, że bardzo duża część z tych samochodów niestety jest już gdzieś tam w autokasacji, jest tam ze złą tak, wypadą. To są bardzo trudne samochody w prowadzeniu, potrafią zaskoczyć, jest lekki tył, bardzo duży moment obrotowy, około 660 Nm. Nie każdy jest w stanie sobie z tym poradzić, dlatego bardzo często są rozbijane, no w internecie można znaleźć sporo filmów, chociażby taki wyścig z jakąś Hondą, taki RT10 czerwony Viper też w latarnie, no kompletnie rozbity. Nie do uratowania tak naprawdę. Właśnie przez to, że nie ma części do tych samochodów, to też jest, od razu mówię, mogę sprzedać pomysł na biznes, produkcja części do Viperów. Jest naprawdę bardzo duża społeczność w Stanach. Ci ludzie nawet robią takie crowdfundingi, żeby teraz zauważyłem, że zwrócili się na to, żeby wypuścić krótką serię tych reflektorów. Ktoś po prostu na drukarce 3D coś zrobił, jeżeli dobrze pamiętam. Także jakoś tam ci ludzie sobie radzą, ale generalnie jak ktoś ma firmę produkującą części, to Viper to jest naprawdę temat, który warto zgłębić. Ja sam chętnie bym wymienił część elementów na karbonowe. Tu rozmawiałem z pewną firmą. Zobaczymy, co z tego będzie w przyszłości. Niestety, jak one się rozbiją, no to jest bardzo duży problem, jest ich coraz mniej. Rzuciłeś temat dokładek karbonowych i tak dalej. To jest auto w zasadzie seryjne, poza wydechem, tak? Nie do końca. Okej, okay, nie do końca. Nie, zresztą słyszysz, że on nie chodzi jak normalny Viper. Masz Vipera, wiesz, że brzmi inaczej, jeździ. Jest trochę głośniejszy. Jest trochę głośniejszy, jest szybszy. Teraz tak, pokazałeś palce na dyfuzor. Tak, masz dołożony. Tak, to akurat zrobiłem ja. To jest dyfuzor polskiej firmy Maxton, jeżeli dobrze kojarzę, to jest polska firma. Układ wydechowy też był robiony w Polsce na zamówienie, końcówki. Natomiast on ma jeszcze modyfikacje w silniku, które zrobił poprzedni właściciel jeszcze w Stanach. Dokładnie nie wiemy, co tam było zrobione. Podejrzewamy, że małek rozrządu i coś w głowicach, bo on ma tak no, ponad 500 koni spokojnie. Jak porównywaliśmy z autami, które mają 500 koni, no to on spokojnie nadąża, nawet jest szybszy. Zresztą to czuć. Felgi oczywiście Forge stary, bardzo ładnie komponują się na Viperze. Też na zamówienie robione w Stanach. Z tyłu są 20, z przodu 19. Tak, standardowo właśnie. Z tyłu powinna być ten rozmiar ponad więcej. Ponad 45. Planujesz więcej modyfikacji wizualnych albo silnikowych w tym samochodzie, czy raczej już będzie to... A i przepraszam, jeszcze jedna rzecz. Układ dolotowy też jest zrobiony. Okej, okay, KN? Tak, to też w Polsce robiliśmy. No i oczywiście wnętrze, ale to zaraz o tym powiemy. Do wnętrza wrócimy właśnie, ale chciałem cię podpytać, jakie masz plany jeszcze wizualne na ten samochód? Wizualnie moim zdaniem on jest skończony. Chciałbym ten dyfuzor kiedyś wykonać z karbonu, jeżeli ktoś się tego podejmie, bo on jest naprawdę bardzo ładny. Uważam, że jest ładniejszy niż ten dyfuzor firmy Autoform, która jest sprzedawana w Stanach. Który kosztuje dużo, dużo więcej niż ten. To jest bardzo ładny design, bardzo fajnie on wygląda. Uważam, że on nadaje takiego charakteru temu autu, ale fajnie jakby można było go zrobić z karbonu. Poza tym nie chcę nic robić, bo ten samochód jest po prostu piękny, taki jak jest. Tak? Żadnych spoilerów typu ACR na klapę nie chcę montować. Nie, no to zepsułoby trochę. Nie, ten ducktail jest super, to mi się bardzo podoba i tak to zostanie. Felgi są fajne, może kiedyś jak mi się znudzą, to coś zmienimy, ale na razie to dobrze wygląda. Zobaczcie, co tutaj.
tutaj jest, to jest lampa z wzorem Vipera, z wzorem brzmi, to jest logo Vipera i gdy teraz ją zapalimy, ona się świeci. No wiadomo, że świeci się jak zapalimy, ale chodzi o to, że przy każdym naciśnięciu hamulca razem ze światłami stopu zapala się ta lampka. Niesamowity smaczek, zobaczcie. Niesamowity dodatek, rodem z jakichś DTM-ów normalnie, tak jak tutaj mamy ten hamulec stop na dole przy dyfuzorze w DTM-ach, który się zapala przy każdym hamowaniu. To tutaj tak samo żmija. Pokazuje nam, sygnalizuje, że zaraz będzie ostre hamowanie. Wyjechaliśmy z tamtej małej drogi i zobaczymy, jak zrywa asfalt Dodge Viper. Jazda! I to wszystko na pierwszym biegu. Ponad 500 koni w Viperze z 96 roku. Nie mieści mi się to w głowie, naprawdę. Znam swoje auto. 400 koni jest naprawdę autem, którego nie dałbym nikomu poprowadzić praktycznie. A jak już, no to chyba takiemu właśnie Marcinowi, który ogarnia jazdę innym Viperem. Ale ponad 500 koni w tej pierwszej generacji, to musi być coś spektakularnego, prowadzić takie auto. Co to jest za potwór? Zobaczcie tylko, jak on wygląda. Piękny samochód. Zaraz go uprosimy, Marcina, żeby przygazował. Bo musicie zobaczyć, posłuchać, jak brzmi ten wydech. Marcin, zajebiście się prezentuje. Czy możemy cię poprosić o to, żebyś troszeczkę pokazał nam, jak brzmi ten samochód w takim pięknym lesie? Słuchajcie, musimy stanąć trochę dalej. Teraz może, jeszcze raz. Przestery wszędzie, no nie da rady. Taki sprzęt, który mamy, nie da rady zrobić pomiaru pięknego wydechu. Naprawdę na żywo ten samochód brzmi cudownie. To jest wolno ssące, przypomnę wam, V10. Zaraz poprosimy Marcina, żeby pokazał nam wnętrze, czyli serce tego samochodu. Ale teraz jedźmy dalej. Viper to wolno ssąca V10 z potężnym czerwonym blokiem. Tutaj w serii jest ponad 400 koni, a ty masz ponad 500. Tu jest 450 w serii, szacujemy, że jest ponad 500. Dokładnie nie wiemy ile, bo nie był na hamowni, ale z takich porównań z innymi autami, typu na przykład Ferrari California, która ma 460 koni, jakoś tak. Jest szybszy. Jest szybszy. To najważniejsze, że od włoskiego Ferrari, ale ciekawostka też jest taka, że Lamborghini, też włoskie w zasadzie, Santa Gata di Bolognese, maczało palce w produkcji tych silników. Tak, tak, przy projektowaniu bloku, generalnie przy pracach silnikowych, które odbywały się we Włoszech właśnie, Lamborghini. Tak, tak. W ogóle koncern Chryslera, bo to jest auto właśnie z koncernu Chryslera, w tamtych latach, w latach 90. taka ciekawostka dla widzów. Miało w ogóle bardzo duże problemy finansowe. Ten samochód miał być takim złotym środkiem i tak, ratunkiem. Wcześniejszy produkt prezesa ówczesnego Chryslera, Lee Iacocca, ten Chrysler Tessy, tak, okazał się być totalnym niewypałem, także szukali, Bob Latz wymyślił jakby koncepcję tego auta, takiej współczesnej kobry. Tak. A sam Lee Iacocca jest w ogóle takim człowiekiem, który jest uważany niejako, no niejako, po prostu za ojca tego modelu, ale wśród właścicieli czy fanów Vipera mówi się też o Karolu Shelbym. To też jest tak, też maczał palce człowiek, który bardzo dużo, poza tematem samej konstrukcji, to dlaczego w ogóle zacząłem taką spontaniczną rozmowę, to dlatego, że ten samochód jest legendą nie tylko dlatego, że ma super, naprawdę ciężkie osiągi, takie ciężkie pod względem takiego agresywnego prowadzenia, ale też ta historia związana z wielkimi nazwiskami motoryzacji w świecie motoryzacji. Towarzyszy mu tutaj. Możemy otworzyć wnętrze, serce oczywiście, tego samochodu. Oczywiście. Więc drzwi otwiera się czymś, co ja nazywam tak roboczo klamko guziczkiem, bo jest to i klamka, i guzik. Nietypowe w ogóle, bo tak. Twój Viper ma klamki, mój nie ma. Tak, to znaczy ma od środka. Mój Viper ma też boczne szyby i klimatyzację. Tak, za chwilę dojdziemy do tych różnic, bo tak, niby tylko dwa lata różnicy. To jest wnętrze, tak jak powiedziałem, ono było całe odświeżone. Właściwie wszystko wyrzuciliśmy łącznie z dywanami. To jest nowy dywan, nowa tapicerka na wszystkim praktycznie, alkantara, trochę skóry, ponieważ wnętrze, które on posiadał, jak go kupiłem, było bardzo zniszczone i stwierdziliśmy, że robimy jakiś custom. Bardzo mi się zawsze podobał ten wzór, który Lamborghini... Tak, tak, heksagony. Tak, te takie heksy. Niebieska alkantara, bo niebieski samochód, trochę czerni też, także uważam, że niebieskie pasy też... Tak. Świetnie dopasowany jest. Zaprosimy was, drodzy widzowie, do środka. A przy okazji, zobaczcie też, jeżeli pamiętacie różnicę między moim a tym samochodem, no to tu jest dużo, bardzo dużo alkantary u mnie w ogóle.
ogóle nie ma Alcantary. Poza tym tutaj kierownica jest zupełnie inna. U mnie jest Momo, to jest taka customowa kierownica i też gałkę zmiany biegów. Jak widzę, masz chyba oryginalną, a jeżeli tak, nie, to oryginalną, bardzo tylko obszytą. Tak, okay. Jest oryginalna, tylko chętnie bym cię ukradł albo odkupił, bo ja mam gałkę taką chromowaną, ale ciężką, taką nieoryginalną. To są dwa elementy, które są nieoryginalne w tym samochodzie w zasadzie, z tego co pamiętam. Gałka zmiany biegów i kierownica, tak. W ogóle wyglądają te fotele na takie bardzo miękkie. Zapraszam. Tak, mogę usiąść? Kurczę, buty trzeba zdejmować? Nie. Tylko na chwilę, zobaczę. Jest gumowy dywanik z Volvo, na szczęście. Nie siedziałem nigdy. Kurczę. Nie, zupełnie co innego. No śmiało, no drugą nogę też możesz włożyć. Naprawdę? Zmieści się? Wiesz, dwa lata różnicy, a zupełnie co innego. Te samochody, jak ktoś się nie zna z zewnątrz, wydają się takie same, tylko powiedzmy mój ma dach, tak. ale w rzeczywistości są zupełnie inne. Z 90% części jest zupełnie innych. To już jest tak zwana druga generacja SR2, twój jest pierwszą generacją. No i sporo tutaj poczyniono zmian, tak? Niesamowicie przeskok komfortu między siedzeniem w moim surowym, naprawdę. Ale to też ma swój urok. Tak. I twój, i mój ma swój urok. Tak, to są super pod względem tego, że dwa różne samochody. RT10 też bym chciał mieć kiedyś, dlatego że jest zupełnie inny. Inne są wrażenia, tak? Nie masz nawet bocznych szyb. No, pod maską nie jest tak ładnie jak u ciebie. Wciąż jeszcze mam trochę do zrobienia z silnikiem. Wow. Wizualnie, tak? No, to jest 96 rok, więc trochę ząb czasu go nadszarpnął. Ale no, dolot widać, tak jest zrobiony. Mam też mocniejsze chłodnice z przodu, bo ten samochód ma problemy z przegrzewaniem się. Okej. Okay. Vipery w ogóle generalnie nie lubią stania w korku. To jest duży silnik, zawsze były problemy z chłodzeniem. Tu zobacz, widzisz, taka to jest gruba chłodnica. Widzę właśnie, ale to jest chłodnica customowa, czy? Tak, to jest aftermarket. Taka większa, która już bez problemu go chłodzi, także nie ma problemu w korkach, nawet dłużej, jak sobie postoi, po ostrej jeździ, nic się nie dzieje, tak? Wentylatory są też dołożone, większe, także zadbaliśmy też o to, żeby było w porządku. Muszę cię spytać, bo tak mnie po prostu osobiste pytanie prywatnie mnie to ciekawi. Nie bałeś się, kupując ten samochód w ciemno ze Stanów, nie bałeś się, że to przerośnie twoją głowę po prostu? Jako, no, ty nie od dziś wiem, że jesteś blisko motoryzacji, ale mimo wszystko, jak coś jest tu nie tak, to jest ciężkie do naprawy, czy do... Szczerze powiedziawszy, na początku nie zrobiłem żadnego researchu, więc przeraziłem się z tymi lampami, bo myślałem, że to jest jak to w przypadku typowych amerykańskich aut typu Corvette, wszystko jest, tak? Mhm. Okazało się, że nie ma nic, no ale to już trzeba było z tym walczyć, tak? No on mi się tak podobał, że jak go zobaczyłem, to nie no, trzeba to zrobić. A silnikowo było wszystko w porządku? Silnikowo na szczęście było wszystko w porządku. Okay. Silnik jest bardzo mocny, tak jak powiedziałem. On tam ten poprzedni właściciel coś w nim pozmieniał, więc tu odpłukać silnikiem żadnych wycieków, nic takiego nie ma, więc to fajnie chodzi. Dbamy o niego, także odpłukać na razie wszystko jeździ. Wiadomo, że Viperem jeździ się tak zwany driving anger, tak? Tym samochód wyzwala w tobie coś takiego, że chcesz ruszać szybko spod świata i tak dalej. Te części się zużywają. No więc wiadomo, że za jakiś czas trzeba będzie zmienić sprzęgło. W tylnym moście pewnie też trzeba będzie coś poprawić, więc no to jest takie auto, które lubi szybką jazdę i generalnie jak trochę pojeździmy autami wyścigowymi, to też jest moje hobby, to mogę powiedzieć, bo też słyszałem taką opinię, że Viper się nie prowadzi. To jest nieprawda. Naprawdę ten samochód, widać, że to projektował ktoś, kto, tak jak Karol Shelby na przykład, to miał z autami wyścigowymi do czynienia, bo tu czuć taki feeling takiego wyścigowego auta. Masz małą kabinę, naprawdę w autach wyścigowych jest bardzo mało miejsca. Okay. Naprawdę on się bardzo fajnie prowadzi. To jest coś fantastycznego. To jest bardzo fajny temat, który poruszyłeś, no bo auto ma bardzo, bardzo potężny silnik z przodu, a ten tył... Lekki. Na 100% jest lekki jak w moim, zarówno w twoim, i to kierowca czuje, no bo nie powiesz, że nie czuje. Tak. Bo ja też to czuję. Co sądzisz o tym stosunku masy względem przód i tył? No bo to byłaby moim zdaniem wada taka. Chyba, to znaczy, że... trzeba się nauczyć tym jeździć. No, powiem tylko taką ciekawostkę, że Viper w latach 90. kiedy się ścigał w wyścigach, bo taka francuska firma Oreca, bardzo znana w świecie wyścigowym, adaptowała te auta do wyścigów i Viper na przykład wygrywał najsłynniejszy wyścig na świecie 24 godziny na Le Mans. Wygrywał kilka razy z rzędu. Dominował właściwie klasy, więc do momentu, kiedy on jeździł w wyścigach, to nie było samochodu, który mógłby go pokonać. Więc to jest auto, które naprawdę ma bardzo duży potencjał. Oczywiście trzeba pewne rzeczy poprawić, no i trzeba uważać na ten tył, ale no umówmy się, to też jest jakaś frajda, tak? Widziałeś, jak on zarzuca tyłem, jak on rusza, tak? No to jest... Teraz mamy samochody, które mają dwusprzęgłowe skrzynie biegów, napędy na cztery koła, napędy hybrydowe, więc no wiadomo, że z takimi współczesnymi autami tego kalibru, tak, no nie jesteś w stanie... Nie porównujmy nawet, bo to nie powiem ci tak, frajda jest większa na przykład niż z takiego Huracana, bo oczywiście, Huracanem też tak jeździłem. To jest super fan ten samochód. Naprawdę, on relatywnie do ceny daje tyle radości, że naprawdę. Wcale nie musi
musisz być najszybszy, a jakby styl tej jazdy tym samochodem powoduje, że to daje naprawdę dużo radości. Tak, obaj myślę, że zgodzimy się z moim stwierdzeniem, że te auta są w mocnym niżu cenowym. No może już teraz idą do góry, ale no, to jest ostatni gwizdek do tego, żeby kupić go w rozsądnych pieniądzach, no bo... No moim zdaniem już był, natomiast jak kogoś stać na tego typu auta, to jeszcze pójdą, tak. Pójdą na 100% do góry, bo... Można dorwać. RT10 teraz są naprawdę jeszcze można kupić jakieś 30-40 tysięcy dolarów, jak ktoś się postara, czy tam lekko uszkodzonego, to warto poszukać, bo to też jest Viper, to jest pierwszy Viper, bardzo fajny Viper, także no polecam. Byłeś skromny właśnie w tym, zobaczcie, w tym wnętrzu, że jest takie do zrobienia, do odświeżenia, ale ja nie uważam, tak, jak na 30-letnie auto, to nadal jest fajne. No twój wygląda po masku lepiej, no. Ale jaki masz przebieg w swoim? 40 tysięcy. Mam 4 razy mniej, więc możliwe, że to jest też powodem tego wszystkiego. Ale to zrobimy w zimie. Już są kupione wszystkie uszczelki, także będzie... Okay. Będzie tak, będzie to, co robić. Będzie co robić. Tak. Tyle by było z rozmowy, za chwilę się przejdziemy, a teraz jeszcze zamknijmy na koniec tego ujęcia maskę. Marcin, czy to tak ciężko jest jak u mnie? Tak, tak. Powoli do dołu. Tak, powoli. Słuchajcie, dwie osoby najlepiej, żeby to bardzo robiły. Bardzo duży element, tak. Okej. Okay. Teraz łapiemy tutaj. To jest wielka różnica między tym, co Marcin robi, a co ja robię. Chodzi o to, że to jest laminat i generalnie, żeby go nie deformować i on nie pękał, to nie używamy tego tutaj, bo tworzy się dźwignia, więc staramy się to zamknąć w ten sposób. O, dlatego warto poznawać fanów motoryzacji. Motoryzacja łączy, a nie dzieli. To jest wartość, którą wyniosłem z naszej znajomości właśnie. To jest jedna z wartości. Marcin nauczył mnie zamykać poprawnie maskę w Viperze. Jedziemy. Wsiądźmy więc do samochodu. Ja idę do Marcina na fotel pasażera. Zobaczmy jeszcze, jak się ten samochód budzi do jazdy, czyli jak słychać dźwięk od tyłu tego auta. Będę cicho, żebyście posłuchali. Przepiękny dźwięk. Nikomu nie zrobimy krzywdy, jak przygazujemy. Możemy trochę przygazować? Potężny V10. Jedźmy. Dzień dobry, Uber? Pan kierowca na Uberze? Szukam pasów. Z tej strony. Ach, ty masz stary. Inaczej, tak. Super. To jest kolejna różnica. To jest bardzo duża różnica. Względem pierwszej generacji. Wszystko jest na odwrót w tym samochodzie. Jedziemy? Ja wiem, że Marcin jest dobrym kierowcą. Nie boję. Ale pewnie będzie szybko. No i właśnie. Nie, właśnie nie musi być szybko, żeby było fajnie. Tak, tak, tak. To jest jedziemy 30 na godzinę w tej chwili. Tak, to jest właśnie jeden z tych samochodów, który poprzez takie cruisingowanie po mieście daje bardzo dużo frajdy mimo wszystko. Tak, to są właśnie te momenty, kiedy ruszasz, kiedy on zamiata tym tyłem, to jest fajne. No mówię, nie musisz osiągać jakichś nie wiadomo jakich prędkości maksymalnych, żeby było fajnie w tym samochodzie, tak? Masz jakiś problem ze zmianą biegów, czy one bardzo gładko wchodzą? Nie, bardzo w porządku. I to jest fan. To jest fan z jazdy. Od razu czuję, że bardzo gorąco masz, ale ciekawe, czy masz klimatyzację? Masz? Mam klimatyzację, ale to jest kolejna rzecz, którą muszę naprawić w tym samochodzie, ponieważ ona nie działa. Możemy ustawić trochę na zimne, ale niewiele to pomoże, bo V10 już jest nagrzana. Tak, 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 tak. Muszę zamknąć obieg, żeby nam powiedzmy... działo. Nie, tak z ciekawości pytam, no bo ja mam klimatyzację naturalną w postaci dachu, który zdejmuję. Tak, no tutaj, znaczy masz albo taką klimatyzację, że jest ci za gorąco, albo za zimno. Tak. No tutaj mam podobnie, no bo mi nie działa, ale generalnie rzecz biorąc muszę to naprawić. Ja pierdolę. To jest to! Ja nic nie mówię, posłuchajcie tego. Zobaczcie, jakie wrażenia wywołuje na posiadaczu Vipera, inny Viper. Ja nie udaję tego, to jest piękne. Moim zdaniem to jest mój duży atut, że jaram się do tej pory tym wszystkim. Mimo, że przeżyłem bardzo wiele pod swoim butem, to jednak nadal takie auto, znaczy takie, no to jest genialny samochód. Ale były mocniejsze gdzieś tam pod moją stopą, no i nadal takie wzbudza bardzo duże emocje we mnie. I to jest genialne, jedno przyspieszenie to już jest uśmiech na cały dzień. I to jest coś, czego ja nie udaję. Teraz wyłączamy kamerę i powiem to samo Marcinowi tak naprawdę. I wiem, że Marcin jest taki sam. To łączy też właścicieli, takich pozytywnych właścicieli tego typu aut, że ta pasja wychodzi, wycieka z nas. I to jest fajne. A jakie masz plany na przyszłość związane z tym autem? Sprzedajesz się, czy zostawiasz? Nie, czy nie. Na syna będziesz trzymał? Nie mam syna jeszcze.
Jeszcze? Może kiedyś będzie. Nie, wiesz co, nie sprzedaję samochodów. Mam nadzieję, że nigdy nie będę musiał go sprzedawać. No, jest częścią rodziny naszej, także zostaje z nami, tak jak reszta aut, które mamy. Troszeczkę renowacji chcę w nim zrobić pod silnik, jeżeli chodzi o silnik pod maską, tak jak widziałeś, ale żadnych innych planów, a tym bardziej sprzedażowych, nie mamy. I warto też dodać, to nie jest twoje jedyne ciekawe auto w garażu. Ty jesteś, można powiedzieć, kolekcjonerem. No, to jest dużo powiedziane. Jakie masz jeszcze auta? Chcesz coś zdradzić? Mamy Pontiaca Firebirda z 89 roku. To jest piękny wóz. Od tego się zaczęło tak naprawdę. To mój tata sobie kupił. Jasne. Ja miałem wtedy 18 lat. Także powiedzmy, że ojciec trochę zapoczątkował jakieś takie tam zbieractwo samochodowe. Mam jeszcze Aston Martina DB9. Otóż dłuższego czasu. Bardzo fajne, bardzo komfortowe auto, no, takie stylowe. Datsun Z w renowacji 280. Pontiac Firebird Transam 6,6 litra też w renowacji 78 rok. I zaczynam żałować, że spytałem, bo zaraz czasu nam nie starczy na Lotus te Esprit samochody. Sport 300. Też do, powiedzmy, jakichś tam poprawek. No i Jaguar XJS. Jeżeli zobaczycie w ogóle na drodze Vipera, to pomachajcie Marcinowi i przekażcie pozdrowienia od Bucza z programu High Five. A teraz możecie sobie uzmysłowić, jak wy byście siedzieli w tym aucie. Załóżmy, że macie 1,81 m, 58 kg, nogi wam się mieszczą idealnie tam w taką dziurę, bo to auto jest bardzo ciekawie wyprofilowane. Tak samo Marcina nogi są trochę wyprofilowane w jedną stronę i ten pedał gazu trochę pod kątem się, że tak powiem, dociska. To też jest ciekawe. Poza tym bardzo mało miejsca w środku, jak w takim aucie wyścigowym. Dokładnie. No i wszędzie tak naprawdę, gdzie nie spojrzycie, Alcan. Ja nie chcę pytać, ile to wnętrze oprzycie kosztowało, bo chyba załamałaby mnie kwota, ale patrząc na to, ile tu jest pracy, no to chyba warto było. Mam wrażenie, że tu wszystko jest w Alcantarze, no nie wiem. Dywaniki są z Volvo, mówiłeś. Nie, dywaniki kumowe są z Volvo, okay. Ale dywan, no ten materiałowy, tak. Pod tym. Tak, pod tak, tym. Bo no też tak. Zostały zmienione. Jasne. To jest coś, co łączy dwa modele, mój i twój, to też są te wskaźniki. Tak. Tutaj mamy pięknie. Poziom paliwa, świetnie to wygląda. Trochę jak w Subaru takie były wystające, znaczy trochę to łączę w tym sensie, że najpierw jeździłem Subaru, potem Viperem, dlatego mi się kojarzy to z takimi trzema wyświetlaczami, manualnymi wskaźnikami, tak. Ale poza tym bardzo, bardzo, bardzo skromne nawiewy, ale radio, tak. Ale chyba twoje przynajmniej działa, bo działa. U mnie nawet nie wiem, czy działa, bo nie odpalałem nigdy. Działa, jest nowe. No i jakieś tam zapalniczka, chociaż nie wiem, kto pali w Viperze. Ja też nie wiem. Chyba jakiś... Można palić bupa, jak się pali fajki w Viperze. Ja w ogóle nie palę. Lepiej palić gumę niż fajki, zapamiętajcie to do końca życia. Ten samochód brzmi jak totalnie taki auto z lat 70. Taki Charger z lat 70. Marcin, tak. Masz genialną furę. Bardzo ci dziękuję. Dzięki serdecznie. Bardzo miło się spotkać. Bardzo fajny materiał i do następnego. Bardzo ci dziękuję. Do następnego. Do zobaczenia. Jeszcze na pewno nie raz się spotkamy z Marcinem. Marcin odjeżdża, a ja chciałem wam podziękować też. Dziękuję wam, drodzy widzowie, za wspólne przeżycie tego materiału. Za to, że byliście częścią tego filmu oglądając. Pomachamy na koniec Marcinowi. Cześć. O! Chyba pora na kolejne zakupy. Kurde, to już by było głupie mieć dwa Vipery. A kto wie. Bardzo dziękuję. Subskrybujcie program High Five, bo w kolejnym materiale równie ciekawe rzeczy. Do następnego. Cześć.